Witajcie w samym środku Czarnego Serca. Zanim zaczniemy, chciałem poinformować Was, że dzisiejszy odcinek będzie jednym z odcinków bardziej podcastowych, czyli będzie nastawiony zdecydowanie bardziej na słuchanie niż na oglądanie. Format wideo nie będzie odgrywał głównej roli, a znacznie istotniejsza będzie treść danego tematu. Mimo to możliwość przesłuchania tego odcinka dostępna jest nie tylko w serwisie YouTube, ale też na Spotify, iTunes, Tidal, Empik Music czy nawet Telekom Stream. Zapraszam. Termin wojna wrócił na usta Europejczyków w ostatnich miesiącach po prawie 80 latach nieobecności. Na szczęście, o ile można mówić tutaj o jakimkolwiek szczęściu, nie jest to konflikt dotykający naszego kraju bezpośrednio. Pośrednio natomiast Polacy, jak i wielu innych ludzi z najróżniejszych krajów Europy przyczyniają się do pomocy uchodźcom uciekającym ze swojej ojczyzny w dobie tego konfliktu zbrojeniowego. Znane są nam różne symbole, które przeszły do historii jako symbole wojenne lub nawet jako symbole historyczne. Nie muszą być one nacechowane negatywnie, choć taka symbolika zdarza się znacznie częściej niż wszystkie te pozytywne znaki. Swastyka nazistowska, dwa pioruny w kształcie liter SS, sierp z młotem czy ostatnio spopularyzowana litera Z to tylko garstka z całego morza symboliki wojennej. Jednym z ciekawszych symboli kojarzonych z wojną i śmiercią jest natomiast zwierzę. Kruki, bo to o tych zwierzętach dzisiaj będzie mowa, są głównie kojarzone ze śmiercią i wojną chyba najmocniej ze wszystkich stworzeń wchodzących w skład Królestwa Zwierząt. Nie jest to jednak ich jedyna symbolika, ponieważ w zależności od kultury mogą one oznaczać zarówno żałobę, zarazę czy nawet wiedzę i proroctwo. Europejskie wierzenia opierały się na utożsamianiu kruka ze śmiercią i wojną, ale ten temat ruszymy dokładniej za chwilę. Szwedzi z kolei wierzyli, że kruk jest reinkarnacją duszy zamordowanych osób. Mitologia celtycka również traktowała kruki jako zwiastun czegoś nieszczęśliwego związanego z zaświatami. Kruki często były nazywane łącznikiem między światami, naszym i światem poległych, przez co nawet starożytni Słowianie utożsamiali te ptaki z przynoszącymi nowe dusze stworzeniami, które rzekomo miało owe dusze przynosić z tak zwanego wyraju na ziemię wprost do kobiecych łon. Nie wiem, czy historia o bocianach jest lepsza. Na szczęście dla tych majestatycznych ptaków nie zawsze mówiono o nich źle, a zawdzięczają to swojemu intelektowi. Nie bez powodu już w starożytności uważano kruki za najinteligentniejsze zwierzę spośród ptaków, co zresztą zauważono już w Grecji i krajach nordyckich, gdzie symbolika nie była ich nacechowana negatywnie, a wręcz przeciwnie. Kruki i wrony były kojarzone z inteligencją i przepływem informacji, często ze świata wprost do uszu bóstw. Tylko jak ta inteligencja sprawiła, że kruk jest kojarzony z wojną i utratą życia? No cóż, odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Kruki, a w mniejszym stopniu i wrony, dostały łatkę zwiastuna śmierci poprzez śledzenie przemieszczających się wojsk i podążanie za nimi aż na samo pole bitwy. Ze względu na fakt bycia bardzo spostrzegawczymi padlinożercami, kruki zauważyły, że duże grupy uzbrojonych mężczyzn podążających w określonym kierunku zwykle kończy jako pyszny i świeży posiłek złożony z poległych ciał żołnierzy. Kruki, poza ich upiorną rolą na polach walk, były też często stygmatyzowane symboliką solarną. Wierzono, że potrafiły wyczuć zapach rozkładającego się ciała człowieka jeszcze za jego życia, nawet przez grube mury. Oprócz tego wierzy się, że ptak ten sprowadza zmarłych ze świata żywych, żeby mogli naprawić wyrządzone za życia zło. Część chrześcijan dalej wierzy, że kruki zjawiają się po dusze przeklętych, żeby zabrać je do piekła. No, czego by o tych ptakach nie mówiono, zła sława, którą są one owiane, nie wzięła się znikąd. Ja, ze względu na swój wrodzony sceptycyzm, nie wierzę w symbolikę nabytą drogą plotek. Jeżeli natomiast wy wierzycie w takie fakty, podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Jeżeli jest też jakiś temat, który Was interesuje i chcielibyście o nim usłyszeć, również możecie o tym wspomnieć. Do zobaczenia niedługo. Czarne Serce.